A jestem w tej chwili w Zabrzeżu na drodze wojewódzkiej numer 969. I powiem szczerze, że gdy byłem tutaj kilka tygodni temu, to bardzo zdziwiło mnie, czy też zaskoczyło, że tutaj na skrzyżowaniu z drogą, nie pamiętam teraz jaki ona ma numer, ale z drogą prowadzącą do Mszany Dolnej, że tutaj na tym skrzyżowaniu powstało rondo. Co za tym idzie, powstanie ronda zmieniło nam również sposób organizacji ruchu, czy też sposób wjazdu na zlokalizowaną tutaj po mojej lewej stronie stację paliw. Niegdyś po prostu tutaj zmienialiśmy pas ruchu i wjeżdżaliśmy sobie na stację. W tej chwili mamy tutaj separator ruchu. No i co za tym idzie, aby wjechać sobie tutaj na tego Orlena, musimy sobie wjechać na rondo. Na tym rondzie musimy sobie zawrócić. I teraz możemy swobodnie wjechać na stację. Wyjeżdżając ze stacji, tak naprawdę nie mamy tutaj żadnej zmiany. Czyli wyjeżdżam sobie przy lewej stronie. Co ciekawe, żeby wyjechać ze stacji, a chcąc jechać później w kierunku Mszany, muszę tak czy tak wyjechać na prawy pas, bowiem tutaj mam powierzchnię wyłączoną, i dopiero zmienić pas. Zobaczcie, kiedyś tu się wjeżdżało, teraz jest separator ruchu taki w kształcie krawężnika, dość wysoki, którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie pokonać. No i w kierunku Mszany drugim zjazdem, o, w kierunku Lubienia nawet oznakowanie, droga 982, tak? Dobrze widzę. Tak, 968, przepraszam.